Dobry wieczór, a naszym gościem jest senator Jan Maria Jackowski. Wciąż lub jeszcze w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, jak najbardziej. To jeszcze o tym porozmawiamy, ale najpierw sprawy ważne i ważniejsze. Czuje się pan współodpowiedzialny, kiedy słyszy pan nagrania z pogotowia ratunkowego, z rozmowami pracowników pogotowia. Na jednym z nich dyspozytorka mówi tak: w Mińsku, w Garwolinie stoją po 6-8 godzin karetki na podjazdach, także niestety nawet poza miastem jest ciężka sytuacja. Z innego nagrania wynika, że karetka czekała na podjeździe przed szpitalem 14 godzin. No to są dramatyczne te ścieżki dźwiękowe nagrań. Ja oczywiście uważam, że ten rząd powinien zdecydowanie podjąć jak najaktywniejsze działania, dlatego że sytuacja jest poważna. Mam wrażenie, że takie działania w tej chwili rząd usiłuje podjąć. Natomiast rodzi się pytanie, czy te pół ostatniego roku było wykorzystane efektywnie do przygotowania zarówno służby zdrowia, jak i administracji publicznej, a przede wszystkim opinii publicznej na to, co może nas spotkać, i to niestety się spełniło. Rodzi się pytanie, a premier Morawiecki wychodzi dzisiaj w Sejmie i mówi tak: Polska jest liderem światowym w walce z COVID-19. Byliśmy i jesteśmy przygotowani. Pan nie ma takiej jasności, pan nie powie, tak jak premier: byliśmy i jesteśmy przygotowani? Ja dość uważnie wysłuchałem wypowiedzi pana profesora Andrzeja Horbana. Przypomnę, że jest to krajowy konsultant w zakresie chorób zakaźnych. I główny doradca premiera dzisiaj. I główny doradca premiera, i wstrząsnęły mną jego słowa. On się oczywiście niewspółmiernie lepiej ode mnie zna na tej problematyce. Ja nie jestem lekarzem. I on wypowiedział taką opinię, że niestety te pół roku nie zostało w sposób efektywny wykorzystane. I mówi to doradca premiera, osoba, którą trudno podejrzewać o jakieś, powiedziałbym, opozycyjne nastawienie do rządu, bliski współpracownik, a przede wszystkim wspaniały lekarz. Mam zaszczyt znać pana profesora od bardzo wielu, wielu lat. No dobrze, panie senatorze, tylko momencik. Słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości nie od dziś i słyszę chociażby marszałka Terleckiego, który mówi: rząd nas świetnie przygotował do tego, co się teraz dzieje. Czyli politycy PiS-u okłamywali nas do tej pory? Panie redaktorze, no każdy z słuchających nas ma swoją opinię na ten temat. Ja tutaj nie będę mówił, co kto powinien myśleć. Ja nie, pan myśli, że świetnie jesteśmy przygotowani? Nie, wyraziłem swój pogląd, cytując pana profesora Horbana, który jest fachowcem. Ja trudno, żebym się wypowiadał w tej chwili miarodajnie, czy rząd przespał, czy nie przespał. Od tego są fachowcy. Natomiast chciałbym, żeby wokół tego tematu nie było absolutnie prób polityzacji. No nie, panie senatorze, rozmawiam z politykiem, senatorem Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który stanowi zaplecze parlamentarne rządu. O tym pamiętajmy. Jan Maria Jackowski jest naszym gościem. Panie senatorze, my teraz, dzisiaj, w drugiej połowie października, szukamy miejsc na szpitale tymczasowe. Dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Dlaczego takiej listy potencjalnych, ewentualnych do wykorzystania miejsc rząd nie przygotował wcześniej, nie skonsultował tego z wojewodami, a wojewodowie z prezydentami miast? Rozumie pan to? To jest problem, o którym w tej chwili wszyscy dyskutują. I ja zaprezentowałem, trzeci raz powtórzę, opinię pana profesora Horbana. Natomiast pamiętajmy, że nastąpiła zmiana na stanowisku ministra zdrowia. Odszedł pan minister Szumowski, został ministrem zdrowia pan minister Niedzielski. To wiemy, panie senatorze, ale czy pan rozumie, dlaczego rząd wcześniej nie przygotował listy miejsc na szpitale tymczasowe? Ale sądzę, że tutaj, mimo że było wiadomo, że czeka nas druga fala pandemii, czy takie opinie pojawiały się jeszcze na wiosnę, ja przypomnę, jak był ten lockdown słynny, to sądzę, że później było takie przekonanie, że jednak ten COVID odpuścił, i trochę takie przekonanie usypiające było.
usypiające rząd, jak rozumiem, panie senatorze, bo w połowie sierpnia Łukasz Szumowski, żegnając się z resortem zdrowia, mówił tak: przygotowałem wszystkie plany na jesień. Zapewniał nas, że jesteśmy przygotowani i on te plany opracował. Teraz wiemy, że nie ma planów, gdzie mają być ewentualnie szpitale tymczasowe, jeśli będą potrzebne. Nie ma tego. Tego czy nie ma, to nie wiem, natomiast... No, wiemy, dlatego że teraz dopiero trwa poszukiwanie miejsc, sprawdzanie lokalizacji. To prawda, natomiast ja powiem, panie redaktorze, no pan mnie przepytuje, jak ja bym był osobą, która zarządza tą kryzysową sytuacją. Ja stanowię zaplecze polityczne rządu i jestem zwolennikiem takiej oto sytuacji, żeby rząd jak najlepiej wywiązywał się z tego wyzwania, które przed rządem stoi, bo tak naprawdę od tego zależy nie tylko zdrowie i życie Polaków, ale również i w pewnym sensie sytuacja polityczna w kraju. Panie senatorze, nie tyle pana przepytuję, co z panem próbuję rozmawiać. Na podstawie tego, jak rząd, czy jak administracja publiczna plus służba zdrowia radzi sobie z tym ogromnym zagrożeniem. No właśnie, a pan jako senator ma możliwość rozmawiać z tymi, którzy odpowiadają za te sprawy, chociażby w Senacie. Dlatego pana dopytuję i spróbuję się dowiedzieć więcej, bo usłyszałem, co mówił na przykład jeden z doradców Ministerstwa Zdrowia w TVN24, profesor Till Krüger, mówił tak. Ani jeden raz ministerstwo nie poprosiło o jakieś spotkanie w gronie doradców. Za kadencji Łukasza Szumowskiego nigdy nie mieliśmy spotkania. Nawet w internecie, z ministrem Szumowskim czy z reprezentantem ministerstwa. To się zmieniło, gdy zmienił się minister. Przywołuję te słowa, panu cytując, żeby zapytać, czy pan dopytywał kiedykolwiek o to, jak wyglądają te przygotowania do jesiennej fali, która wiadomo, że nadejdzie i nadeszła. Owszem, były na ten temat debaty w Senacie. Była informacja, był pan minister Kraska, który jest wiceministrem, ale też senatorem. Więc debata na ten temat była i z tej debaty pojawił się oto taki wniosek, że ci senatorowie, którzy reprezentowali obóz rządzący, z uwagą tego słuchali. Natomiast pojawiały się głosy krytyczne ze strony opozycji co do stopnia przygotowania. A wy wierzyliście na słowo, że wszystko jest w porządku, rozumiem. Tak. I taka debata miała miejsce w Senacie, a teraz przed nami kolejna debata, ponieważ ja przypomnę, że ta ustawa, która dzisiaj jest w Sejmie, w poniedziałek o godzinie 16 zaczniemy ją rozpatrywać na posiedzeniu plenarnym Senatu, a wcześniej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, która się wnikliwie tym, co do nas z Sejmu przyjdzie, a jeszcze nie wiemy w jakim ostatecznie kształcie, bo głosowania w Sejmie przed nami i będzie na pewno duża, długa, druga debata. Ja przypomnę, dzisiaj tą sprawą zajmuje się jeszcze Sejm, panie senatorze, i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przy okazji tych dzisiejszych obrad mówił w Sejmie tak, po wystąpieniu premiera: zabrakło kluczowego słowa, przepraszam, nie przepraszam za błędy, bo one mogą się zdarzyć, ale za to, że dyskusja o LGBT w wakacje była ważniejsza, że podział łupów i rządza władzy wygrywała nad zdrowym rozsądkiem. Przydałoby się słowo przepraszam, pana zdaniem? No przede wszystkim opinia publiczna, czy znaczna część opinii publicznej ma prawo przypuszczać, że obóz rządzący był zajęty sam sobą. Przecież ta dyskusja publiczna, która się toczyła wokół rekonstrukcji przez 2 miesiące i byłem krytykiem sposobu prowadzenia debaty poprzez media i różnych wypowiedzi, i to nie komentatorów, dziennikarzy, ale prominentnych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy na temat napięć w ramach, to był błąd, pana zdaniem, w ramach koalicji. I to niewątpliwie może w tej chwili, plus to, co mówi w tej chwili opozycja, sprawiać wrażenie w opinii publicznej, że rząd tutaj bardziej był zajęty sobą. Mówię, może sprawiać, ja nie twierdzę, że tak było. To zaraz będę dopytywał pana, co pan tak naprawdę o tym sądzi. To już na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Do sieci się przenosimy i oczywiście słuchaczy tam zapraszamy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jan Maria Jackowski, senator klubu Prawo i Sprawiedliwość, nieustająco z nami. No to panie senatorze, dopytam. Pana zdaniem, to był błąd, to co działo się w czasie wakacji, te dyskusje o tym, jak ma wyglądać rząd, jak podzielić stanowiska w rządzie, zamiast zajmowania się tak naprawdę przygotowaniami do jesiennej fali koronawirusa? Ja myślę, że to cała historia polegała na tym, że liderzy
czy część liderów uważała, że ta dyskusja jest pewnego rodzaju formalnością i ona będzie krótkotrwała. Przecież to się, zdaje się, zaczęło jeszcze w lipcu, już dokładnie nie pamiętam. No w każdym razie w okresie jeszcze wakacyjnym ta dyskusja. Zapowiadano rekonstrukcję na wrzesień. Później był sierpień, a więc sezon wakacyjny. Później byliśmy świadkami tego serialu i ja uważam, że tutaj bardzo dużo energii politycznej i aktywności wielu czołowych polityków naszego obozu było poświęcone właśnie tejże rekonstrukcji, czy tej modernizacji rządu i zmniejszeniu liczby ministerstw. I w tym momencie rzeczywiście na plan dalszy schodziły inne kwestie, w tym również przygotowanie do skutecznej, czy jeszcze lepszego przygotowania państwa polskiego i sektora publicznego i systemu ochrony zdrowia do walki z pandemią. I dzisiaj pana kolega klubowy Andrzej Sośnierz, były szef NFZ-u i poseł Porozumienia Jarosława Gowina, pyta na przykład tak. Dlaczego nie przeszkolono wcześniej personelu medycznego do obsługi respiratorów? Był na to czas, kiedy było dużo mniej zachorowań latem, a decyzja o tym, żeby takie szkolenia przeprowadzić, zapadła tydzień temu. No właśnie, no i takich pytań. Ja tutaj już na początku naszej rozmowy podkreślałem, że ja nie jestem ekspertem w zakresie ochrony zdrowia, więc ja tutaj już tych wszystkich procedur, jak długi jest okres szkolenia personelu, no mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, moja nieżyjąca już niestety starsza siostra była znanym i cenionym anestezjologiem i ja wiem, ile ona się przygotowywała do tych kolejnych egzaminów specjalizacyjnych, do doktoratu. I jak to skomplikowane były te szkolenia. I zdaję sobie sprawę, że to nie wystarczy być lekarzem w jakiejś innej specjalności, żeby obsługiwać tak skomplikowany sprzęt, który służy ratowaniu życia, jakim jest respirator i z wszystkimi konsekwencjami, znajomością procedur, obsługi i tak dalej. No właśnie, teraz są, panie senatorze, unijne szkolenia dotyczące pracy z pacjentami chorymi na COVID-19. Takie szkolenia, które dotyczą właśnie nauki obsługi respiratorów, zdejmowania środków ochrony osobistej, radzenia sobie z infekcjami. Czy pan wie może, ile polskich szpitali bierze udział w takich przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską finansowanych szkoleniach? Nie wiem. Odpowiem od razu. Nie wiem, ale zapewne nie jest to imponująca liczba. Jeden polski szpital się zgłosił, a z Rumunii na przykład 12 szpitali, z Niemiec zgłosiło się 30 szpitali, z Wielkiej Brytanii 100. Tak, no to właśnie coraz więcej dowiadujemy się o różnych istotnych okolicznościach i teraz moim zdaniem potrzebna jest, mówię to jako polityk, a nie jako ekspert, jeszcze raz to po raz kolejny podkreślę w naszej rozmowie od ochrony zdrowia, ale dla mnie jako dla polityka w tej chwili to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby państwo polskie było w stanie jak najskuteczniej chronić obywateli polskich przed pandemią. Po drugie, żeby służba zdrowia była w stanie udźwignąć ten gigantyczny ciężar, jaki na jej barkach teraz spoczywa. A trzecia kwestia to jest umiejętność elit politycznych, aby zgodnie współpracowały w zakresie zwalczania pandemii, żeby odłożyć na bok w tej chwili próby z jednej czy z drugiej strony, czy pokusy wykorzystania tej sytuacji do jakichś celów politycznych. No właśnie, panie senatorze, opozycja już dawno zwracała uwagę, że przepisy dotyczące maseczek i noszenia maseczek przez nas są po prostu dziurawe, że rozporządzenia, które wprowadzają ten obowiązek, nie wystarczą, ba, były nawet wyroki sądowe w tych sprawach i wtedy politycy PiS-u mówili, że nie trzeba niczego zmieniać. Teraz, panie po wielu miesiącach jednak... Ja tutaj wejdę panu w słowo, bo ja akurat w tej kwestii składałem interpelację senatorską, czyli oświadczenie u nas to się nazywa, właśnie wskazując na brak jasnych podstaw prawnych co do obowiązku noszenia maseczki. I ponad pół roku trzeba było, żeby koledzy z PiS-u to zrozumieli. Ta sprawa ma być uregulowana w tym pakiecie właśnie, nad którym obecnie pracuje Sejm, ale to jednocześnie oznacza przyznanie się do tego, że do tej pory te przepisy nie były jednoznaczne. I poseł Konfederacji Artur Dziambor mówił dzisiaj tak. Przez pół roku nie potrafiliście nawet wprowadzić obostrzeń tak, aby było to zgodne z prawem. Czy zostaną anulowane nielegalnie wystawione mandaty?
Tak, słyszałem tę wypowiedź w trakcie debaty sejmowej pana posła i jestem ciekaw właśnie, jaka będzie odpowiedź administracji publicznej na tę kwestię. Z tego, co wiemy, i pan redaktor to słusznie przywołał, mamy do czynienia z różnymi wyrokami. No taka głośna sprawa to była tej osoby, która w sklepie odmówiła. Sąd założenia. W Suwałkach zajmował się tak tą sprawą. Jest, tak, i w tej sprawie było orzeczenie sądowe, no które w Polsce nie ma prawa precedensowego, ale tym niemniej jednak ten wyrok był znamienny. Okazało się, że ekspedientka, która nie chciała obsłużyć klientki bez maseczki, w sądzie przegrała. Raz po raz słyszymy o tym, jak wyglądają nasze przepisy dotyczące walki z pandemią. Często wprowadzane bardzo szybko i ostatnio okazało się, że w strefach czerwonych nie wolno organizować konferencji, kongresów, seminariów online. Wie pan o tym? Tak, słyszałem o tym i tutaj, panie redaktorze, no po prostu kwestią, która się kłania, to jest kwestia jakości przygotowywanych aktów prawnych. My w Senacie mamy tę sytuację taką, powiedziałbym, szczególną w tej kadencji, że po raz pierwszy po 89, że opozycja ma większość i tak naprawdę opozycja decyduje o tym, w jaki sposób Senat pracuje, a przede wszystkim o tempie tych prac i terminach, które są w Senacie, w ramach tych 30 dni, które Senat ma na zajęcie stanowiska wobec uchwał, które do nas z Sejmu przychodzą. I muszę panu powiedzieć, że podczas tych debat widać wyraźnie dużo niedoróbek. No piątka dla zwierząt to była taka klasyka. No właśnie, ale momencik, żebyśmy jak nie zaciemnili, panie senatorze. Ten przepis, który przywołałem, on nie dotyczy pracy senatorów. To był pomysł w rozporządzeniu przez rząd stworzony. Wyście go nie dotykali w Senacie. Myśmy opozycja nie miała z nim nic wspólnego, ani też senatorowie PiSu. Ale właśnie, a propos prac senackich, panie senatorze, słyszy pan swojego kolegę z klubu, wicemarszałka Senatu, Marka Pęka, który a propos tych najnowszych przepisów, nad którymi jeszcze pracuje Sejm, proponuje, żeby ustawę covidową, tę najnowszą, Senat przyjął bez zbędnej zwłoki, błyskawicznie, najlepiej bez poprawek. Trochę brzmi tak, jakby miałby pan być jedną z maszynek do głosowania w tej sprawie. Panie redaktorze, no rozumiem intencje pana marszałka Pęka, kierowanego zapewne dobrem wspólnym, żeby te przepisy mogły jak najszybciej wejść w życie. Przypomnę wszystkim naszym słuchaczom czy odbiorcom, że jeżeli Senat nie wniesie uwag, to ustawa trafia natychmiast na biurko pana prezydenta i może szybko wejść w życie. Natomiast jeżeli są jakieś wnioski i propozycje zmian, no to Sejm musi jeszcze rozpatrzyć to, więc to wydłuża procedurę. Tak, ale zgadza się pan na taki pomysł? Przyjmijmy to bez poprawek, niezależnie od tego, co tam będzie? No więc tutaj, jak znam większość senacką, która, jak wspomniałem, decyduje o tym, jak Senat pracuje, na pewno będzie wnikliwe przyjrzenie się tym zapisom, tym bardziej, że w Senacie mamy też lekarzy. No przypomnę, że pan marszałek Grodzki jest profesorem medycyny i na tematach zdrowotnych się zna. I przypuszczam, że Komisja Zdrowia Senacka, w której też zasiadają senatorowie, którzy są lekarzami, też oczywiście nie lekarze, ale sporo tam jest senatorów lekarzy, na pewno będzie z uwagą przyglądała się tym przepisom i w im lepszym kształcie te przepisy wyjdą z Sejmu, to znaczy im lepiej Sejm to przepracuje, nie będzie jakiegoś niepotrzebnego czy nadmiernego pośpiechu, który miałby się odbić na jakości tego prawa, no to tym w lepszej kształcie ta ustawa trafi do Senatu i wtedy zwiększa się szansa, że tych poprawek nie będzie. No, przypadek ustawy dla zwierząt pokazał, że jednak tych poprawek dało się tam wprowadzić sporo, a pamięta pan, że tamta ustawa też była bardzo szybko, błyskawicznie procedowana w Sejmie. I proszę przypomnieć sobie, że ta ustawa była reklamowana, że jest po prostu znakomita, genialna, że ona nie wymaga żadnych poprawek i też było oczekiwanie od Senatu, że tę ustawę szybko zostanie przeprowadzona przez Senat, a okazało się dopiero, jaki to był w gruncie rzeczy, no pełna była niedoróbek legislacyjnych, pomijając zawartość i dyskusję wokół tej zawartości, ale od strony takiej pracy czysto legislacyjnej, jak ta ustawa była po prostu z wieloma błędami. Projekt ustawy covidowej, ten przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, w Sejmie teraz opracowywany, zakłada na przykład podniesienie o 100% wynagrodzeń jedynie lekarzom skierowanym przez wojewodę na oddziały covidowe. To pana zdaniem jest sprawiedliwe rozwiązanie, bo lekarze mają tutaj wątpliwości, wręcz
wręcz głośne zastrzeżenia. Panie redaktorze, użył pan chyba troszeczkę skrótu, dlatego że jak ja rozumiem intencję tego zapisu, to jest tam mowa o tym, że ci lekarze, którzy już pracują przy tych łóżkach tak zwanych covidowych, też będą objęci tą regulacją, a nie tylko ci, którzy teraz na mocy tych nowych przepisów zostaną skierowani do pracy przy łóżkach covidowych. No i tu pojawia się problem, bo lekarze, którzy czytali ten projekt, przeczytali coś zupełnie innego i alarmują chociażby izby lekarskie. Ja taką wykładnię tych przepisów słyszałem. No i teraz nie podejmuję się z panem sporu merytorycznego. Poczekam na stanowisko naszej Senackiej Komisji Zdrowia i debatę senacką. I wtedy sądzę, że będziemy mieli już pełną jasność co do tego, o czym w tej chwili mówimy. Nakaz pracy dla lekarek tuż po porodzie dla pana do przyjęcia? Nie, tutaj też była mowa na ten temat, że to jest nadinterpretacja tego przepisu. Ja nie czuję się w tej chwili, na tyle nie przepracowałem jeszcze tego projektu, no bo przecież on jest obrabiany w tej chwili, mówiąc językiem kolokwialnym, w Sejmie, więc tutaj nie podejmuję się szczegółowej polemiki na ten temat. Natomiast mam nadzieję, że tak nie była taką, nie było takiej intencji u wnioskodawców i że ta kwestia zostanie wyjaśniona w toku prac parlamentarnych. Panie senatorze, marszałek Grodzki zwraca uwagę na to, że wiele rozwiązań, które znalazły się w tej ustawie przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, już wcześniej było przygotowane w takim pakiecie senackim, w projekcie, który leży od połowy maja w Sejmie. To prawda, w Senacie opozycja przygotowała taki projekt i tutaj mamy do czynienia z taką oto pewną niedoskonałością naszego ustroju demokratycznego. Otóż Senat ma 30 dni, to jest zapisane literalnie w Konstytucji, na rozpatrzenie tych projektów, które do nas przychodzą z Sejmu. Więc jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie rozpatrzy, uważa się, że sprawa została rozpatrzona w kształcie i ustawa trafia na biurko pana prezydenta w kształcie wypracowanym w Sejmie. Natomiast w drugą stronę ta zasada nie działa i stąd są ustawy, które, czy projekty ustaw, które jak skorzystają ze swojej inicjatywy ustawodawczej wnosił Senat, i te ustawy, no mówiąc delikatnie, są w sejmowej zamrażarce. I ta właśnie jest w zamrażarce. Jak rozumiem, odwoływał się pan marszałek Grodzki. Tak, bo mówił tak, no dlaczego mamy teraz pilnie spieszyć się i pracować nad przepisami, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, skoro takie przepisy już wcześniej przygotował Senat, tyle że one od maja leżą w zamrażarce. No jest tutaj pytanie, czy to tak powinno wyglądać. No więc właśnie, dlatego ja tutaj wcześniej w naszej rozmowie, no tak może nie apelowałem, ale zwracałem uwagę na to, że moim zdaniem w tej sprawie nie ma co się licytować między rządem a opozycją, czy opozycją a rządem, tylko trzeba wspólnie działać. Jeżeli pan premier mówi, że dziękuję opozycji za różne myśli, a mówił to w swoim przemówieniu dzisiaj w Sejmie, i za ciekawe rozwiązania, to w takim razie niech te rozwiązania, jak są dobre, zostaną wprowadzone do tych ustaw. I sądzę, że wtedy naprawdę byłoby lepiej i dla procesu legislacyjnego, ale też dla ogólnego klimatu naszej debaty publicznej na temat pandemii, gdyby opinia publiczna miała takie oto przekonanie, że jednak środowiska polityczne, różniąc się politycznie, prowadząc ostre spory, jednak są w stanie w pewnych kwestiach o znaczeniu zasadniczym wypracować jakieś wspólne stanowisko, czy zbliżone, no ono nie musi być dokładnie takie samo. Panie senatorze, ale zwrócił pan uwagę, że premier mówił o opozycji w takich sytuacjach. Premier mówił o opozycji w taki sposób, dziękował PSL-owi i Lewicy za dobre rozwiązania zgłaszane przy okazji prac nad tą ustawą, a nie Platformie Obywatelskiej. Zwrócił pan na to uwagę? Zwróciłem na to uwagę, no już tutaj nie niuansując, ale nie możemy założyć... No to priori, dość ważny niuans. Ja wiem, że z punktu widzenia politycznego ważny, natomiast z punktu widzenia merytorycznego jest ważne, żeby z parlamentu wyszły dobre ustawy i jeżeli ktoś, nawet nasi konkurenci polityczni, mają dobre rozwiązania, to czemu z nich nie skorzystać? Czy korona z głowy komuś spadnie z tego powodu? Nie. Pokaże to tylko właśnie umiejętność dialogu i konstruktywnej debaty. Panie senatorze, mówi pan, że wciąż pan jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Była rozmowa po głosowaniu w sprawie ustawy dotyczącej zwierząt, rozmowa dyscyplinująca, wyjaśniająca jakkolwiek?
Panie redaktorze, nie było, natomiast o tym, że mam być wykluczony z klubu parlamentarnego, dowiedziałem się z mediów, więc w mediach też komentowałem, bo uważam, że to są sprawy wewnętrzne naszego obozu i przede wszystkim powinno się odbyć rozmowy w gronie zainteresowanych stron. No ale w tej chwili mamy taką modę i to się pojawiło już przy okazji rekonstrukcji rządu, że politycy z obozu rządzącego komunikują się między sobą via media. No skoro tak, no to mi też nie pozostaje już nic innego, jak tą drogą odnosić się do tego, co zostało tam powiedziane. Otóż pan marszałek Terlecki, bo rozumiem, że pan do tego nawiązuje, raczył zauważyć, że nie tylko źle głosowałem w tej sprawie tej piątki, jak się wyraził, ale również liczne moje wypowiedzi medialne nie są w zgodzie z przekazami Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że to, co mówię, odnosi się do naszego programu i również to, co mówiłem w sprawie piątki dla zwierząt, która jest absolutnie, jeżeli chodzi o zakres poza zwierzęta futerkowe, to wyłączam z tego, jest absolutnie sprzeczna z naszym programem rolnym i z naszym programem, z jakim wygraliśmy wybory w roku 2015 i w roku 2019. Ale próbował tak pan się umówić na rozmowę z marszałkiem Terleckim? Proszę mi dać, pozwolić dokończyć. Tak samo jak krytykowałem nepotyzm, który nie jest w naszym programie, który się pojawił przez chwilę z naszym obozem, czy w sprawach chociażby nieuzasadnionych wysokich wynagrodzeń bliskich współpracowników pana prezesa Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim. I proszę zauważyć, że te moje wypowiedzi, które się nie podobały liderom, ale jednak Sejm przyjął specjalną ustawę, która te kwestie reguluje. Więc ja w moich wypowiedziach traktuję poważnie te zapowiedzi naszych liderów, ten program, z którym szedłem do wyborów, tak samo jak koleżanki i koledzy z naszych list Prawa i Sprawiedliwości i chcę, aby to poważnie było traktowane, a nie relatywnie przez aparat partyjny w Prawie i Sprawiedliwości. No dobrze, to ponawiam pytanie. Czy próbował pan się umówić na rozmowę z marszałkiem Terleckim, żeby to wyjaśnić? Jeżeli pan marszałek będzie chciał się ze mną spotkać, to jak najbardziej ja oczywiście jestem przygotowany na takie spotkanie, natomiast do tej pory żadnego sygnału o tym nie dostałem. I jeszcze jedno ważne wyjaśnienie, panie redaktorze. Otóż ja nie jestem członkiem partii Prawa tak, i Sprawiedliwości i nigdy nie jest byłem. Jest pan członkiem klubu. Cały czas to powtarzam, że jest pan senatorem klubu parlamentarnego, a nie członkiem Prawa i Sprawiedliwości, tak co też jest, można przeczytać na stronie Senatu. Tu jest ważny niuans pewien, powiedziałbym, proceduralny. Otóż członkowie partii mogą być zawieszeni w prawach członka partii jednoosobową decyzją prezesa partii. Natomiast w przypadku członka klubu parlamentarnego nie ma instytucji zawieszenia, bo taka forma nie występuje w regulaminie klubu parlamentarnego. Można i owszem być wykluczonym. Czyli jedynie mogą pana wyrzucić z klubu, a nie zawiesić. Jasne. Tak, ale to żebyśmy jeszcze jedną rzecz wyjaśnili. Powiem, że na wniosek przewodniczącego bądź osoby uprawnionej taki wniosek jest głosowany przy obecności przynajmniej połowy członków klubu parlamentarnego, który liczy, jak wiadomo, około 300 osób, bo to są eurodeputowani, posłowie i senatorowie. I wtedy, jak taki wniosek zostanie przegłosowany, wtedy z mocy prawa następuje wykluczenie z klubu. Taka jest procedura, a do tej pory nie wiadomo mi, czy taki wniosek jest przygotowywany, jest złożony i tak dalej. Nie mam żadnej wiedzy na ten. To jeszcze jedną rzecz tylko chciałbym wyjaśnić a propos tego, co pan mówił przy tamtej okazji, w tych swoich komentarzach medialnych, a mówił pan o naciskach, jakie pojawiły się przed głosowaniem w sprawie ustawy dotyczącej zwierząt, naciskach związanych z tym, że ktoś miałby stracić pracę, ktoś z rodziny jednego z senatorów. O kogo chodzi? Wiedzą to osoby, która była poddana tym. Nie słyszę pana, panie senatorze. Która była rozstrzęsiona. I od razu jedynie, co mogę powiedzieć, że ta osoba nie była w tych 7 osobach, które głosowały przeciwko tej ustawie, tak zwanej piątce dla zwierząt. Czyli zakłada pan, że te groźby czy te informacje wpłynęły na to, jak głosowała? Niewątpliwie tak. A zażądał pan od władz partii wyjaśnień w tej sprawie?
władz klubu, no bo pan w partii nie jest. Jeżeli dojdzie do stosownej rozmowy, to tak. Natomiast uważam, że w takiej sprawie przede wszystkim ta osoba powinna podjąć stosowne kroki, ponieważ ona ma do tego. Ja nie mam absolutnie prawa, żeby w tej chwili ujawniać personalia tej osoby, tego senatora. Natomiast ta osoba zechce, to oczywiście uważam, że jak najbardziej takie działania powinna podjąć, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, już nie mówię, że super naganną moralnie, ale również być może ocierającą się o jakąś kwalifikację prawną. Ale tutaj w tej sprawie to musi przede wszystkim osoba zainteresowana wyjść z inicjatywą w tym zakresie. Nie, nie, panie senatorze, pan dowiedział się o tym, że senator głosuje pod naciskiem. Czy pojawiła się pod jego adresem pewna groźba? Pytanie, czy złożył pan doniesienie do prokuratury w tej sprawie, skoro ma pan taką wiedzę? Nie złożyłem zawiadomienia, ponieważ jest to informacja ustna, którą otrzymałem od tej osoby. I pierwszą osobą, która powinna, jeżeli podejmie taką decyzję, to jest ta osoba, której to dotyczyła, która była bezpośrednio w ten sposób naciskana. Zmartwię pana. Każdy ma obowiązek złożyć takie doniesienie, jeśli pozyskał taką wiedzę. Pan ją pozyskał, o czym pan mówi od dłuższego czasu w mediach, także teraz to potwierdza. Powinien pan takie doniesienie złożyć. Panie redaktorze, ja pozostanę przy moim zdaniu, pan pozostanie przy swoim, natomiast uważam, że ta osoba również z racji tej, że ta sprawa jej dotyczy, jej sytuacji życiowej i tak dalej, przede wszystkim powinna być osobą, która wyjdzie z inicjatywą w tej sprawie. A to już jest zupełnie inna sprawa. Senator Jan Maria Jackowski z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Życzę.